holu Centrum Kulturalnego w Przemyślu otwarto wystawę fotografii Piotra Michalskiego Zabytki i architektura Przemyśla. Autor fotografii znany jest w Przemyślu jako przewodnik turystyczny, a od pewnego czasu publikujący w rubryce Przemyśl w obiektywie na łamach tygodnika Gazeta Przemyska. Jak sam opowiada, fakt, iż od lat jest przewodnikiem turystycznym, znacznie ułatwia mu wyszukiwanie tego, co zwykły przechodzień mijając codziennie nie zauważa. Stąd pomysł na pokazanie architektury zaklętej w fotografii. Mój spacer po Przemyślu, tak bym tą wystawę nazwał. Spacer patrząc trochę przed siebie, patrząc trochę pod nogi i patrząc trochę w górę. Mam troszkę ułatwione zadanie, ponieważ większość moich kolegów, którzy fotografują, musi szukać tych motywów. Ja natomiast, będąc przewodnikiem po Przemyślu, po prostu wiem, gdzie co jest. Choć nieraz znajduję nowe elementy, których do tej pory nie dostrzegałem. Chodzimy po ulicach, patrzymy pod nogi, ale nie patrzymy na to, co mamy na tych pięknych budynkach. Owszem, niektóre te detale są zniszczone, zaniedbane, ale myślę, że wcześniej czy później będą piękniejsze. I dlatego chciałem to pokazać, żeby nie wszyscy wiedzą, że Przemyśl jest tak pięknym miastem. Chciałbym, żeby to miasto było bardziej rozreklamowane, może nie tyle rozreklamowane, co bardziej wypromowane. Tysiące wykonanych zdjęć, jak przyznaję z uśmiechem, brak umiejętności posługiwania się programami do obróbki zdjęć sprawia, że to, co można zobaczyć na wystawie, jest czystą esencją podglądania rzeczywistości. Piotr może opowiadać o swojej jednej z pasji godzinami. Podczas wernisażu nie mógł pohamować się, aby nie oprowadzić zebranych po wystawie jako przewodnik, tym razem przewodnik po swoich zdjęciach. Lata i godziny przespacerowane po swoim Przemyślu zaowocowały wspaniałymi fotosami, zrobionymi z różnych miejsc i o różnej porze. Mocno zaznacza, że fotografia powinna oddawać rzeczywistość taką, jaka jest, a nie kreować ją poprzez przerabianie w Photoshopie. Autor wystawą przeprowadza nas po uliczkach miasta, opowiadając obrazami, jaka jest naprawdę wspaniała, niedostrzegalna często przemyska architektura.